11-latka czekała w punkcie kontrolnym. Wtedy żołnierz postrzelił ją w twarz, teraz ledwo chodzi. Rosjanie strzelili w twarz 11-letniej dziewczynce. CNN informuje, że rosyjski żołnierz wystrzelił w twarz 11-letniej dziewczynce podczas ewakuacji z Mariupola nad Morzem Mazowskim. Rosyjski żołnierz wystrzelił w twarz 11-letniej dziewczynce podczas ewakuacji z Mariupola nad Morzem Mazowskim, ale dziecko przeżyło. Poinformowała w sobotę telewizja CNN, której korespondent odwiedził dziecko w szpitalu. Kula przeszła przez szczękę i trafiła w nasady języka. Dziewczynka, do której strzelono 9 dni temu, przechodzi rehabilitację w szpitalu, ale ponieważ kula uszkodziła struny głosowe, nie może głośno mówić. Do dziewczynki strzelono bez uprzedzenia na punkcie kontrolnym koło wasylówki, gdy razem z mamą, siostrą i babcią jechały z Mariupola. Dziewczynka, teraz ledwo chodzi według relacji matki dziewczynki, gdy rosyjscy żołnierze zdali sobie sprawę, co się stało, udzielili dziewczynce pierwszej pomocy i wysłali ją do szpitala w okupowanym przez Rosjan mieście Tokmak, gdzie została zoperowana. W materiale CNN pokazano dziewczynkę jeszcze sprzed wojny podczas ćwiczeń gimnastyki akrobatycznej. Teraz ledwo chodzi, dodał korespondent. Lekarz powiedział jednak, że fizycznie odzyska pełną sprawność. Inna sprawa to konsekwencje psychiczne traumy dodał.